Jeśli jesteś śpiochem, nie musisz mieć wyrzutów sumienia. To, że lubimy pospać, niekoniecznie wynika z naszego lenistwa. Naukowcy odkryli mutację genu, która odpowiada za to, że niektórym ludziom wystarczy mniej snu niż innym. Grupa uczonych z USA, Turcji i Brazylii wzięła pod lupę 100 par bliźniąt i przez tydzień mierzyła długość ich snu. Oprócz tego w laboratorium przeprowadzili eksperyment. Badani nie spali przez 38 godzin, a co 2 godziny przechodzili testy na sprawność intelektualną i ruchową. Później badacze sprawdzili, ile snu poszczególne osoby potrzebują, by się zregenerować. U jednego z bliźniąt badacze zidentyfikowali wariant genu odpowiadającego za zegar biologiczny. Okazało się, że posiadający go pacjent co noc spał godzinę krócej. Od brata popełniał o połowę mniej pomyłek w teście bezsenności i potrzebował mniej snu na regenerację. Jak to w życiu? Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś.